28 września 2021 roku w fazie grupowej Ligi Mistrzów Sheriff Tiraspol wygrał 2-1 na Santiago Bernabeu z Realem Madryt. Specjalny prezent od sponsora kanału Betfan. Z kodem NGNW10 bądź po kliknięciu w link pod filmem otrzymujecie bonus nawet do 200%, a do tego dostajecie 10 zł free betu. Uwaga, teraz najlepsze. Nie ma żadnych warunków obrotu. Wtedy miliony kibiców były w szoku. Co się stało z tamtą drużyną Sheriffa? Co z tymi piłkarzami? Czy zrobili kariery? Do jakich klubów później trafili? Czy może któryś z nich wylądował w ekstraklasie? O tym właśnie jest ten film o drużynie Sheriffa z tamtego meczu. Dlatego już teraz trzymajcie się mocno i uwaga, za chwilę przekonacie się, co stało się z tamtą drużyną mołdawskiego giganta. W bramce tamtego potężnego Sheriffa stał Grek Georgios Atanasiadis, który był wypożyczony z AEK Ateny. W meczu na Santiago Bernabeu dał się pokonać tylko raz i to z rzutu karnego, ale jak się staje oko w oko z Benzemą, to wiadomo, że można spodziewać się piłki w siatce. Atanasiadis spędził w Mołdawii tylko sezon, ale mistrzostwo zdobył, a potem wrócił do AEK-u, grał i m.in. razem z Damianem Szymańskim zdobył mistrzostwo Grecji. Na Santiago Bernabeu Sheriff grał czwórką w obronie. Cristiano, Dulanto, Arboleda i Costanza. Ten pierwszy to Brazylijczyk, który w mołdawskim gigancie rozegrał 152 mecze. Wypromował się i został sprzedany za 1,5 miliona euro do Fluminense. Obecnie przebywa na wypożyczeniu w drugoligowym Chapecoense. Gustavo Dulanto to peruwiański środkowy obrońca o świetnych warunkach fizycznych. Kawał chłopa. Sheriff wyciągnął go za darmo z Boawiszty, a za 1 milion euro sprzedał do łotewskiej Rygi. Obecnie Dulanto nie gra, ponieważ doznał kontuzji więzadła krzyżowego. Obok niego na środku obrony Królewskich powstrzymywał Kolumbijczyk Danilo Arboleda. Obecnie jest bez klubu po tym, jak wygasł jego kontrakt z Al Ain ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 28-latek jest wyceniany na 1,5 miliona euro. Tą południowoamerykańską linię obrony Sheriffa zamykał Brazylijczyk Fernando Costanza. Od stycznia 2022 roku 24-latek jest zawodnikiem rosyjskiej Samary. No dobra, to za nami grecki bramkarz, południowoamerykańska obrona, a w środku pomocy Sheriffa, tamtego Sheriffa, też nie uświadczycie Mołdawianina. Dwóch defensywnych pomocników. Pierwszy to Edmund Addo z Gany. Sheriff wyciągnął go ze słowackiej Senicy, a w styczniu tego roku Addo zamienił Mołdawię na Serbię i Spartaka Subotica. Pograł tam pół roku i za 400 tysięcy euro właśnie trafił do dużo większej Crvenej Zvezdy. Drugim defensywnym pomocnikiem był reprezentant Luksemburga Sebastian Thiel. Sheriffie wykręcił naprawdę mocne liczby. 57 meczów, 14 goli i 25 asyst. To on strzelił Realowi fantastycznego gola na 2-1 w 89 minucie meczu. Warto go zobaczyć, odpalcie sobie na YouTubie. Naprawdę piękny wolej. Obecnie Thiel jest zawodnikiem drugoligowej niemieckiej Hansy Rostock, ale w niej nie gra. Najbardziej ofensywnym ze wszystkich środkowych pomocników Sheriffa był drugi Grek w składzie, Dimitrios Kolovos. Po Mołdawii wybrał się do Turcji, ale w barwach Kocaelisporu nie porwał. Wrócił do Grecji, do Panetolikosu, a teraz przenosi się do indonezyjskiego klubu Dewa United. Matka, co za kariera. I teraz to, co prawdziwe tygryski lubią najbardziej, czyli ofensywne trio Sheriffa z meczu z Realem. Uwaga, zaczynamy, lewa strona. Tam szalał obecny zawodnik Radomiaka Radom, czyli Frank Castaneda. W meczu z Realem kapitan Sheriffa. Kolumbijczyk z Mołdawii trafił do Warty Poznań, w której pokazał, że ma zadatki na gwiazdę ekstraklasy. Ale w Poznaniu zabawił krótko, bo już miał dopięty kontrakt w dalekiej, cieplutkiej Tajlandii. W Buriram też jednak długo nie zagrzał miejsca i od lutego Castaneda oklaskują kibice Radomiaka. To znaczy, z tym oklaskiwaniem to trochę przesadzam, bo na razie Kolumbijczyk nie prezentuje się tak dobrze w Radomiu, jak w zielonych barwach klubu z Poznania. Ale poczekajmy, bo może zaraz się rozkręci. Jak film u Bolca w Chłopaki nie płaczą. Na prawym skrzydle w meczu z Realem fruwał Adama Traoré, ale nie ten Adama Traoré, tylko inny Adama Traoré. Ten jest z Mali, nie ma nic wspólnego z Barceloną i obecnie jego klubem jest węgierski Ferencváros. Zdobył z nim nawet mistrzostwo Węgier, do którego walnie się przyczynił. 28-latek wyceniany jest obecnie na aż 4,5 miliona euro. I na szpicy, moi drodzy, wtedy straszył Courtois i defensywę Realu, Kot z Uzbekistanu, czyli Yasur Yakshebojew. To jeden z największych niewypałów transferowych Legii w ostatnich latach. W Warszawie zaliczył zaledwie jeden epizod w Ekstraklasie. Złapał kilka minut w zremisowanym bezbramkowo meczu z Wisłą Kraków. Legia wypożyczyła go do Sheriffa, a tu się okazało, że nie dość, że Yasur pogra sobie w Lidze Mistrzów, to jeszcze z Realem i nawet im gola strzelił. Nie ukrywam, że zarówno ja, jak i wielu kibiców Legii było w szoku. Jak to?
nasz Jasur Realowi? Bo podobno chłopak jakieś umiejętności ma, ale ostatecznie w Szerifie kariery nie zrobił. 12 meczów, 2 gole i 3 asysty. Wrócił do Warszawy, której już nie dostał drugiej szansy i wrócił do siebie, czyli do Uzbekistanu, gdzie przywdziewa barwy klubu o nazwie Nawbahor Namangan. Z ławki w tamtym meczu wchodzili Brazylijczyk Bruno, który obecnie gra w cypryjskim Paphos. Do tego Keston Julien z Trinidadu i Tobago, lewy obrońca, który w maju tego roku odszedł z Szerifa i obecnie pozostaje bez klubu. I jako trzeci z ławki podniósł się Macedończyk Boban Nikolow. 28-letni pomocnik Szerifa przeniósł się do rumuńskiej FCSB. Tam jednak sobie za dużo nie pograł i od końca czerwca może sobie szukać nowego pracodawcy. No dobra, moi drodzy widzowie, to ilu Mołdawian naliczyliście w składzie tamtego Szerifa z meczu z Realem? Co? Ilu ich było? 8, 10, 3, 2? Dobra, wiem, że wiecie, a jak nie wiecie, to podaję wam teraz odpowiedź. O, tylu Mołdawian, całe 0. W składzie Szerifa z meczu z Realem ani jeden Mołdawianin wtedy nie wystąpił. Co nie zmienia faktu, że reprezentacja Mołdawii jest w stanie wygrać z naszą reprezentacją. Musiałem na koniec wbić jeszcze szpilę. No musiałem, po prostu. W każdym razie jestem pewien, że zera nie zobaczymy pod tym filmem w miejscu, gdzie daje się łapki w górę. Mam taką nadzieję, że nie będzie zera, że wpadną też jakieś suby. No i co? Jeżeli macie jakiś pomysł na to, żeby podrzucić mi jakiś skład w stylu Lipiński, zrób film o tym składzie, albo co się stało z tą drużyną, albo tą, albo tamtą, to dajecie znać w komentarzach, piszcie. Ja oczywiście będę wszystko od deski do deski czytał. A za dzisiaj dziękuję wam już bardzo z całego serca. To jest klasyczne pożegnanie w stylu Lipińskiego, który mówi, że widzimy się wkrótce na kanale NGNW. Dlatego trzymajcie telefony w pogotowiu. Na wszelki wypadek, jak przyjdzie powiadomienie, że jest nowy film, to klikacie i oglądacie. Dobra? Trzymam was za słowo. Do zobaczyska tutaj na NGNW. Pa!